Rozmowy nieoczywiste. Adam Godlewski. Zapraszam. To są rozmowy nieoczywiste, a moim gościem jest trener, selekcjoner reprezentacji Polski w kategorii U20, która już za niespełna 100 dni wystąpi w młodzieżowym mundialu, który zostanie rozegrany w Polsce. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Jak samopoczucie już na niespełna 100 dni przed pierwszym spotkaniem? Bardzo dobre. Z każdym dniem oczywiście ta impreza zbliża się dużymi krokami, ale coraz większa radość z tego, że na takiej imprezie będziemy grać, bo to trzeba w ten sposób traktować. Z radością, z uśmiechem, z przekonaniem, że będziemy dobrze przygotowani do turnieju i gramy. Dzisiaj też trudno powiedzieć jeszcze, z kim zagramy pierwszy mecz, z kim zagramy drugi. 24 jest losowanie w Gdyni. Tak, 24 lutego jest losowanie w Gdyni, potem będziemy mądrzejsi. Sztab już pracuje nad przeciwnikami wszystkimi, które zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata, natomiast już takie kluczowe nasze spotkanie będzie bezpośrednio w Gdyni po losowaniu, gdzie przydzielimy rolę, kto za co odpowiada, aby o naszych rywalach wiedzieć jak najwięcej. Bo wiadomo, możemy trafić praktycznie każdą drużynę z każdego rejonu świata. To znaczy te jak się wydaje, najsłabsze azjatyckie również? Każdą reprezentację. Azjatyckie, ze strefy Oceanii tak naprawdę. Tam już nie ma słabych drużyn, to jest takie powiedzenie. Nazwy są egzotyczne, a przynajmniej jedna. Egzotyczne na pewno są Tahiti, bardzo egzotyczne. Do tego zmierzałem. Nazwa kraju, natomiast zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata, musieli wygrać eliminację, także to jest na pewno drużyna, o której nie wiemy nic kompletnie na dziś. Ale zobaczymy, będziemy na pewno po 24 lutego przygotowywać się do każdego meczu już pod konkretnego przeciwnika, bo dzisiaj oczywiście pracujemy, sztab cały czas ma zadania, które trzeba wykonać, jesteśmy w kontakcie z zawodnikami, monitorujemy to, co robią, gdzie grają, jak trenują, motywujemy, inspirujemy. Do tego za chwilę przejdziemy, pozwoli, że ci przerwę, bo czasami się zastanawiam, bo ty jesteś urodzonym optymistą, a znamy się nawet chyba 50 lat. No, gdzieś blisko. Tak naprawdę ta drużyna powstała, kiedy do rozpoczęcia mundialu, czy zaczęła powstawać, było niespełna rok. Tak, ta drużyna miała. Czyli ona istnieje od 6, 7 czy 8 miesięcy. Ta drużyna w takiej konfiguracji z tym sztabem, bo wcześniej oczywiście prowadził tych zawodników Darek Dźwigała, wcześniej Bartek Zalewski. Także oni byli selekcjonowani w U15, U16, U17, U18, U19. Natomiast w takim składzie, jaki jest teraz, oczywiście pierwszy raz, bo jest kilku nowych zawodników. My mieliśmy za sobą 4 akcje szkoleniowe. Czyli ktoś mi powie, że rok czasu to jest bardzo dużo dla przygotowania drużyny. W klubie tak, to jest dużo czasu, gdzie można z tymi zawodnikami spędzić. Czyli de facto 30 dni? 25 treningów do tej pory i tak będzie dalej. 6 meczów. Między ostatnim zgrupowaniem, które mieliśmy w listopadzie, a teraz, który będzie w tym roku, 117 dni, gdzie nie mamy kontaktu z drużyną, takiego bezpośredniego kontaktu w sensie przyjazdu na konsultacje, na trening. Przygotowują się w klubach, indywidualne rozmowy, to jest jedyny taki kontakt, który mamy. Po mistrzostwach, po akcji marcowej, gdzie zagramy z Japonią i zagramy z Niemcami, będzie 56 oba dni. Oba mecze w Polsce. Oba mecze w Polsce, pierwszy w Łodzi. Drugi będzie w Bielsku-Białej. Potem będzie 56 dni, gdzie też wyjadą do klubów, będą rozgrywki ligowe. Finisz, spotkamy się 3 dni przed pierwszym meczem i gramy. Nawet bez zgrupowania przed mistrzostwem? Bez zgrupowania, nie ma takiej możliwości. 20 maja, 19 maja kończą się rozgrywki ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi. 20 maja spotkamy się w Łodzi na zgrupowaniu. 21 będzie jeden trening, 22 drugi trening i 23 mamy już mecz, także. Czyli de facto masz piłkarzy, znaczy cały zespół, na 13 dni w tym roku? W tym roku będę miał 10 dni w marcu i 3 dni przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata. Co można zrobić w takim okresie? Stałe fragmenty? No to jest właśnie to, z czym mierzą się trenerzy reprezentacji. To nie tylko Magiera ma taktykę, ale każdy trener. Michniewicz, Tomaszewski, Dorna, Zalewski. Brzęczek, dzisiaj prowadzący pierwszą reprezentację, to jest to samo i to na pewno często jest tak, że trenerzy chcą zrobić wszystko, nie da się wszystkiego zrobić, trzeba zaplanować, my wiedzieliśmy, że tak będzie, przygotowaliśmy plan, w jaki sposób będziemy działać na tych zgrupowaniach, podzieliliśmy te wszystkie miesiące, które mieliśmy zgrupowanie, czyli wrzesień, październik, listopad, marzec, na etapy, które trzeba przepracować, gra obronną, stałe fragmenty gry,
strefy, w jakich, jak się zachowywać. Potem to tylko i wyłącznie przypominamy. Bezpośrednie przygotowanie do meczu i gramy. To jest też tak, że niektórzy zawodnicy przyjeżdżają, którzy grali mecz w niedzielę, czyli też inaczej on trenuje w poniedziałek i we wtorek niż ten zawodnik, który rozgrywał swój mecz w piątek. Także tutaj monitoring jest bardzo ważny, duch zespołu jest bardzo ważny. Poznanie się, granie jak najwięcej czasu ze sobą. My rozegraliśmy 6 meczów, w których zagrało 32 zawodników. Ta rotacja była duża ze względu na to... Zagrało 32, a zgłosić możesz 50 do FIFA. Zgłosić mogę 50 do FIFA na 2 miesiące przed Mistrzostwami Świata. Zgłoszę 50, natomiast powołać się na Mistrzostwa Świata będę mógł tylko 21 i to z tych 50, których podam wcześniej. Czyli tutaj tak to wygląda. Można powiedzieć, że 18 zawodników z pola może być tylko na Mistrzostwach Świata, czyli nawet nie ma dwóch na jedną pozycję. Także ta rywalizacja będzie do końca. My tutaj, ja jako trener muszę podjąć optymalne decyzje dla drużyny po to, aby potem mieć takich zawodników, którzy zagwarantują przede wszystkim jakość. I teraz wszystko zależy od piłkarzy, o to jak przepracowali ostatnie miesiące. Znaczy, bo ja rozumiem, że nie ma szansy, żeby nagle jakiś talent się objawił na boiskach i ty go możesz zgłosić już po zamknięciu procedur FIFA. No nie sądzę, żeby tak było, chociaż pół roku w piłce młodzieżowej to jest bardzo dużo dla młodego zawodnika. Czasami jest tak, że jeden mecz, dwa mecze, trzy decydują o tym, że zawodnik wskakuje do składu, gra, wystrzeli i tak dalej. Oby tak było. Tutaj ja liczę na to, że ci zawodnicy będą grać, bo to jest najważniejsze. Niestety było tak w tamtym roku, że wielu zawodników zagrało tylko w meczach reprezentacyjnych, nie grało w klubie. Między październikiem a listopadem było 5 piłkarzy, którzy nie zagrali przez miesiąc czasu w klubie, minuty nawet w meczu, bo albo nie mają zespołu rezerw, albo siedzieli na ławce rezerwowych, walczyli o miejsce w składzie i grali tylko te mecze międzynarodowe, co no nie wpływało też korzystnie na rozwój tego zawodnika. No ale tak jest, wiemy o tym. Cały czas staramy się znaleźć rozwiązanie do tego, aby było jak najlepiej. Do zawodników za chwileczkę przejdziemy. 3 mecze w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni rozegrają w Łodzi. Wybrałeś na bazę hotel w Uniejowie. Dlaczego tam? Mamy świetne warunki w Uniejowie do przygotowań. Bardzo dobry hotel, bardzo dobre boisko. Blisko przede wszystkim, 500 metrów od hotelu. Boisko do dyspozycji przez 24 godziny na dobę, 700 luksów. Można trenować wieczorem, można trenować kiedy chcemy, można dzielić treningi na różne grupy. Mamy bardzo dobrze przygotowane przez greenkeepera to boisko. Blisko Łodzi to jest, natomiast podczas Mistrzostw Świata nasza baza będzie w Łodzi. FIFA nie wyraziła zgody, aby... Wszyscy mieszkają razem. Wszyscy mieszkają razem, 4 zespoły w jednym hotelu. Wszystkie drużyny mogą być 3 dni przed pierwszym meczem w hotelu i tak się muszą stawić. Także tutaj bardzo są takie restrykcyjne warunki. I tak argumentuje to FIFA, że jest to młodzieżowy turniej i wszyscy muszą mieć takie same warunki, nie to, że ktoś jest bogatszy czy gospodarz ma lepiej, bo zna kraj. Zaakceptowane jak najbardziej. Nie ma to dla nas żadnego problemu. Działamy według wszystkich procedur, które obowiązują dla wszystkich. To teraz może krótka analiza kadry. Jeżeli patrzymy na bramkarzy, to statystyczny kibic powie tak. Jest Majecki, gra w Legii, to nie ma kłopotu. Oby grał dalej, to jest podstawa. Cieszę się, że zagrał w pierwszym meczu w Płocku, cieszę się, że zagrał kilka meczów na jesieni w Ekstraklasie, ma za sobą mecze przy pełnych trybunach kibiców, co też ma duże znaczenie, czyli to bycie takie jest ważne. Gra w drużynie, która grała Mistrzostwo Polski, czyli ta presja dodatkowa jest też z korzyścią dla zawodnika. Cieszę się, także ta rywalizacja na pewno tutaj będzie duża do końca w Legii, aby Radek grał kosztem drugiego Radka. Radek Ciężniak jest bardzo dobrym zawodnikiem, który wspiera też Radka Majeckiego. To jest chłopak, który widzi w młodszym Radku duży potencjał i to się też ceni. Jest Marcin Bułka, jest Karol Niemczycki, jest Miłosz Mleczko, który występuje na poziomie pierwszej ligi w Puszczy Niepołomice. Karol Niemczycki to jest zawodnik grający w Holandii. Ale nie powiedziałeś, że Bułka to jest zawodnik Chelsea. Zawodnik Chelsea, tak. Tych zawodników mieliśmy na tej pozycji bramkarza na ostatnim zgrupowaniu. Czyli w listopadzie. Jest z czego wybierać? Jest oczywiście z czego wybierać. Jest podjęta decyzja, że nie będziemy korzystać z Kamila Grabary, który
Wywalczył, rocznikowo pasuje, wywalczył awans z młodzieżową reprezentacją Polski i zagra na Mistrzostwach Europy, jeżeli oczywiście trener Michniewicz go powoła, bo ja tego nie mogę zrobić. Ale skoro ten wątek poruszamy, to rozumiem, że wszyscy, Sebastian Szymański też, który rocznikowo pasowałby do tej reprezentacji, tak, którzy wywalczyli awans z Michniewiczem, to jadą na Mistrzostwa Europy do Włoch i San Marino, a nie, ty ich nie masz do dyspozycji. Tak, ustaliliśmy to 5 grudnia 2018 roku, mieliśmy spotkanie w gronie selekcjonera. Brzęczka, Michniewicza, prezesa Bonika, Maćka Sawickiego, tam wszystkie ustalenia zapadły, zdecydowaliśmy tak. Patrzymy na rozwój tych piłkarzy, im jest bliżej do pierwszej reprezentacji dzisiaj niż schodzić niżej. Dodatkowo wywalczyli awans na boisku, byli pierwszoplanowymi postaciami tej reprezentacji, tworzyli ducha tego zespołu, znaleźli dobry język z trenerem, także ja uważam, że to jest jak najbardziej oczywiste. No, no dobrze, a przepraszam, że znowu ci wejdę w słowo. A gdyby na przykład selekcjoner Brzęczek uznał, że niezbędny jest mu na czerwcowe mecze eliminacyjne Sebastian Walukiewicz, to możecie go wyjąć? Oczywiście, no, pierwsza reprezentacja jest tutaj ponad wszystkimi. I w żadnym wypadku nie mam zamiaru z tym dyskutować, bo tak to działa. Jak byłem trenerem drugiej drużyny, tak Legii Warszawa, tak samo mógł zrobić trener pierwszej drużyny. Jak ja później byłem trenerem pierwszej drużyny Legii, to mogłem to samo robić i oczekiwać zrozumienia od innych stron, dlatego respektować trzeba to, co jest najistotniejsze. Ale rozumiem, że na dziś to wokół Walukiewicza budujesz blok defensywny. No, jest to na pewno zawodnik, który może być liderem i zespołu U20 naszej reprezentacji. Jest to zawodnik podstawowy, na którego bardzo liczę. Wierzę, że będzie w formie. Cieszę się, że gra w Pogoni Szczecin i cały czas jesteśmy też w kontakcie. Jeżeli będzie zdrowy, to na pewno jest to zawodnik, który może być czołową postacią tego zespołu. Jakie jeszcze nazwiska spośród defensorów warto zapamiętać? Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, aby po turnieju zapamiętać, nie przed, nigdy. Po turnieju, jeżeli zapamiętamy, to będzie świadczyło, że zagrali dobry turniej, że zagrali dobre mecze. Wielu z tych zawodników może się narodzić, jest to otwarte okno na świat dla tych piłkarzy. Mistrzostwa Świata to jest konfrontacja. Tak jest, konfrontacja ze znakomitymi zawodnikami. Rywalizacja będzie spora oczywiście na pozycjach obrońców. W ostatnich meczach, które graliśmy, na tych pozycjach grali Sebastian Walukiewicz, grał Janek Sobociński, był Adam Chrzanowski, Serafin Szota, Oskar Repka. Ta piątka stoperów najwięcej zagrała meczów międzypaństwowych. Jeśli chodzi o drugą linię, nie brakuje piłkarzy nawet ekstraklasowych, chociażby patrzę na nazwisko Makowskiego. Tak, Tomek Makowski w Lechii Gdańsk coraz więcej grywa i to też często od początku, co też cieszy. Jest to zawodnik, który wykonuje bardzo dużo pracy w defensywie, ma sporo odbiorów piłki. Takie, można powiedzieć, żywe srebro, które biega, nie zatrzymuje się, dobrze rozumie grę, jest agresywny, dużo obserwuje, dużo ma podań otwierających do przodu, kontroluje to, co jest przed nim i wokół niego, także chłopak zdyscyplinowany taktycznie, co cieszy. Oby tak było dalej, oby tego doświadczenia ekstraklasowego miał jak najwięcej, bo to... Ale to taki typ jak Brzęczek przed Igrzyskami w 92 roku? No, inne trochę walory mają. Z tego, co pamiętam, no, Jurek był zawodnikiem bardzo też kreatywnym, takim, który można powiedzieć... Ale raczej ósemką. Raczej ósemką, tak. Tutaj Tomek jest takim zawodnikiem 6-8, oczywiście w zależności od tego, w jakim ustawieniu będziemy grać, czy na dwóch defensywnych, czy na jednego, ale mamy jakiś tam wariant do tego, aby to zostało dobrze realizowane na boisku. Będzie rywalizacja cały czas. Bartek Slisz gra w Zagłębiu Lubin, też się bardzo cieszy, ma bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o odbiór piłki, jeżeli chodzi o bieganie. To jest zawodnik, który zawsze jest w czołówce, na pierwszym, drugim miejscu pod względem przebiegniętych kilometrów i pod względem intensywności. A intensywność jest szalenie ważna, bo można biegać w jednostajnym tempie, natomiast Bartek zmienia rytm biegu, też dobrze działa, jeżeli chodzi o zadania taktyczne, także też się cieszę, że trener w Lubinie na niego stawia. Oby tak dalej, oby jak najwięcej tych zawodników było, takich, którzy będą mieli minuty gry. Nie od początku był w tej reprezentacji, ale w końcu dojechał Marcel Zyla, tudzież Cylla, piłkarz Bayern Monachium. W ogóle z niemieckich klubów sporo masz piłkarzy, tyle tylko, że to nie są piłkarze Bundesligowi. W Bundeslidze można powiedzieć, że w Lidze Europy zadebiutowało dwóch zawodników z mojej reprezentacji. Kuba Bednarczyk, który zagrał na Cyprze w meczu Ligi Europy
w Bayerze Leverkusen i Adrian Stanilewicz. Oni minuty zagrali, jeden 5, drugi chyba 7. Był taki epizod, ale zadebiutowali. Kuba Bednarczyk został transferowany teraz do São Paulo i będzie grał na poziomie drugiej ligi, bądź też w drużynie rezerw. Na poziomie Bundesligi trenuje także Dawid Kopacz, VfB Stuttgart. To od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu. To jest zawodnik, który kilka razy był na ławce rezerwowych w Bundeslidze. Marcel Zyla trenuje z U23 Bayerem. Marcel Zyla trenuje w U23 Bayernu Monachium, ale w ubiegłym roku był także na turnie w Ameryce z tą drużyną, pierwszą drużyną, także zagrał kilka meczów sparingowych. On i Adrian Stanilewicz byli na ostatniej akcji listopadowej. Są to zawodnicy z rocznika 2000, czyli rok młodsi, natomiast no ich umiejętności są na tyle wysokie, że mają bardzo duże szanse, żeby się w tej drużynie zadomowić na stałe. Zdobywanie bramek to przede wszystkim będzie zadanie Sebastiana Strudzika? Sebastian Strudzik w Krakowie występuje na pozycji 7, czyli na prawej stronie. Cieszę się, że gra. Strzelił jedną bramkę w Ekstraklasie w ubiegłym roku. Mamy na tej pozycji także piłkarzy, którzy grali w Ekstraklasie, jak Adrian Benedyczak, to jest też chłopak z rocznika 2000, ale bardzo zdolny taki, przed którym jest, może być duża przyszłość, jeżeli będzie odpowiednio pracował. Umiejętnie był też prowadzony i tych minut na boisku łapał coraz więcej. Dominik Steczyk, zawodnik, który gra też w Niemczech, w Norymberdze. Co prawda w drugiej drużynie, ale teraz coraz więcej grywa na tym poziomie. Byłem na kilku meczach poziomu czwartoligowego w Niemczech i tutaj muszę powiedzieć, że jest to poziom zbliżony do tego, jakim dysponujemy na poziomie pierwszej, drugiej ligi w Polsce. Także, czwarty niemiecki poziom. Tak, także to tam te mecze też są i intensywne przede wszystkim, i dyscyplinowane pod względem taktycznym, i techniczni piłkarze, doświadczeni, tacy, którzy dają dużo takiego pozytywnego poziomu. Jest Michał Góral z pierwszej ligi, mówimy o napastnikach cały czas, który miał udaną rundę jesienną, strzelił kilka goli. Tak, także tutaj oczywiście miejsc na Mistrzostwach Świata nie będzie czterech dla napastników. Nie ma takiej opcji, patrząc na to, że będziemy mogli powołać tylko 18 zawodników z pola. Wiadomo, że najważniejsze dla napastnika to jest skuteczność. Skuteczność i nad tym też będziemy na ostatnich już zgrupowaniach pracować. Ważna jest taka współpraca między tym ofensywnym trójkątem, kwadratem, w zależności od tego, jak sobie to na boisku poustawiamy, aby tych podań napastnik miał najwięcej, bo napastnik żyje z podań otwierających przez pomocników i to jest coś, co jest na pewno ważne. Byłem teraz w Chile na Mistrzostwach Ameryki, oglądałem 6 meczów tych drużyn, które przyjadą tutaj do Polski na Mistrzostwa Świata i no to jest bardzo ważne. O wszystkim się przekonamy, będąc grając. Konfrontacja, oczywiście oglądanie drużyny przeciwnej z trybuna, granie na boisku to są zupełnie dwie inne rzeczy. Ja nie powiem, że odstajemy w żadnym wypadku. Na pewno. Nawet ze względów dyplomatycznych. Chcąc rywalizować z takimi drużynami jak Ekwador, Kolumbia, Argentyna czy Urugwaj, przede wszystkim musimy grać na takiej samej intensywności. To jest coś, czego niestety często brakuje na poziomie pierwszej ligi w Polsce, na poziomie ekstraklasy. Te mecze nie są takie jak w Europie. Najlepszy przykład mecze Legii Warszawa w Lidze Mistrzów, gdzie uczyliśmy się tej intensywności biegania na dużych parametrach. Potrzeba było czasu, na początku wszyscy nam uciekali, pod koniec, kiedy się zaadoptowaliśmy do tego, graliśmy jak równy ze Sportingiem, z Realem Madryt, a potem to przenieśliśmy na mecze ligowe, gdzie było widać, wygrywając praktycznie wszystkie mecze, 11 meczów wygranych na wyjeździe, jeden remis, jedna porażka, to była wizytówka tamtej drużyny, która grała w Lidze Mistrzów. To też było zasługą świetnego wspomagania dozwolonego. Czy w PZPN-ie też masz dostęp, twoja drużyna ma dostęp do wszystkiego, co jest niezbędne, jeśli chodzi właśnie o suplementację, jeśli chodzi o sprzęt do analizy, nawet do szpiegowania, jeśli chodzi o sprzęt. Możesz powiedzieć, że macie wszystko zapewnione na poziomie pierwszej reprezentacji? Wszystko mamy zapewnione, co chcemy. Tutaj rozmawiałem przed objęciem funkcji trenera reprezentacji z prezesem Bońkiem i z sekretarzem generalnym Maćkiem Sawickim. Ustaliliśmy wszystko, co chce, co potrzebuje, jak ma wyglądać sztab, ile ludzi w sztabie ma być, kto za co odpowiada, jakie potrzebujemy dodatkowe rzeczy, które mają nam pomóc w tym, aby
jak najlepiej drużynę przygotować. Nie ma tutaj żadnego problemu z niczym. Wszystko, co zostało dla nas, co zostało założone, zostało w tamtym roku zrealizowane pod względem zgrupowań, miejsca, gdzie będziemy, hoteli, w jakich jesteśmy, suplementacji, wyżywienia, obserwacji, analiz. Także tutaj... Ilu szpiegów sobie zażyczyłeś do sztabu? Szpiegów? Ja nie mam szpiegów, ja mam trenerów, którzy... Szpiegują. Którzy obserwują. Teraz mamy... W sztabie nas jest 6 trenerów, którzy są od początku tej... Ilu będzie się zajmowało zbieraniem informacji, zbudowaniem banku? Jeszcze 2 trenerów dodatkowo będzie dookoptowanych w marcu na zgrupowania, by poznać drużynę, poznać model pracy. Natomiast na samych mistrzostwach jeszcze będziemy mieli trenerów na pewno takich, którzy też są i pracują w Polskim Związku Piłki Nożnej, do tego, aby jeździli za naszymi przeciwnikami. Także tu będzie duża grupa zaangażowana w to, aby jak najlepiej tych przeciwników rozczytać. Natomiast i tak o przeciwniku trzeba wiedzieć dużo, ale najwięcej trzeba wiedzieć o swojej drużynie. I to jest najistotniejsze. Jak grać, w jaki sposób, sposobem, nie z każdym. Na takim turnieju da się grać tak samo. Wiemy, no, chyba też, przepraszam, że znowu wejdę Ci w słowo, chyba niezłą wskazówkę dał jednak Michniewicz w eliminacjach, że wcale nie piękna gra, jakiej czasami się wymaga od zespołów młodzieżowych, już nie mówiąc od seniorskich, ale przede wszystkim taka wręcz cwana, sprytna. No, podstawą jest taktyka, biorąc pod uwagę, że jednak umiejętnościami tym najlepiej wyszkolonym zespołom zagranicznym ustępujemy. No, każdy by chciał dominować, każdy by chciał, żeby drużyna polska grała, oddawała ileś tam strzałów w meczu. No, tylko na jakiej podstawie my tak mówimy? W ostatnim czasie byliśmy na Mistrzostwach Europy 20 lat temu, jeżeli chodzi o młodzieżówkę, tak? Gdzieś? Ale to też, to trochę przesadzone, bo to dlatego, był ćwierćfinał rozgrywany w Polsce i chyba w Koimbrze, nie był to turniej stricte. Bardzo trudno jest awansować na taką imprezę. Tutaj drużyna U21 Czesława Michniewicza zrobiła wielką sztukę i tutaj no, wielkie brawa dla trenera, dla sztabu, dla zawodników. Bo wygrali z drużyną świetną, Portugalią, i można powiedzieć, że nawet może lepiej się stało, że zajęli drugie miejsce w grupie, wygrywając później z Portugalią, niż bezpośrednio awans, wygrywając tą grupę, bo z punktu widzenia takiego motywacyjnego, psychologicznego, to dało jeszcze dodatkowego kopa. Zbudowali morale. Zbudowali morale, nakręcili pozytywne myślenie u siebie, w drużynie. No to są rzeczy, których się... Nie kupi, nie ma, to są bezcenne, które A zatrzymajmy się chwilę na tym punkcie, bo ty jesteś weteranem, jeśli chodzi o występy w juniorskich, młodzieżowych reprezentacjach Polski. O ile dobrze pamiętam, zebrałeś 99 występów, więc jakby przeszedłeś, byłeś też mistrzem Europy przecież z Andrzejem Zamilskim, potem kapitanem reprezentacji młodzieżowej Pawła Janasa. Czy dzisiejsze pokolenie jest inne, bardziej świadome, bo wy mieliście całkiem fajną generację, ale jednak przez brak profesjonalizmu, brak świadomości nie osiągnęliście tyle, ile mogliście, a na pewno mogliście pojechać na igrzyska. No, oczywiście, tutaj bez dwóch zdań. To był zespół, który powinien jechać na Mistrzostwa Olimpijskie, na Igrzyska Olimpijskie do Sydney. Dużo nie zabrakło, 5 minut, ale 5 minut w sporcie to jest przepaść. Przez głupotę, można powiedzieć, brak odpowiedniego podejścia. Nie powiem, że wszystkich, bo to też nie można, pamiętam, pozwolić, że przypomnę, jak przyleciałem do Burgas, czy w ogóle do Bułgarii na pierwsze spotkanie i zadzwoniłeś do mnie, żebym ci pomógł zbierać zespół, bo w przeddzień meczu jakby koledzy postanowili się pobawić. Taksówkami ich zabraliśmy. Głupota i tutaj oni wtedy tego nie rozumieli, dzisiaj pewnie siedzą jako 40-letni mężczyźni. To był 98 rok. Siedząc dzisiaj pewnie wiedzą o tym, że źle robili, wtedy wydawało im się, że tak trzeba, bo może mieli złe wzorce. Ale zabraliśmy wszystkich i mecz nie przegraliśmy. Nie pamiętam, tam było 3-3? Nie, 3-3 to było w Polsce. 2-2 było tutaj, tak. No głupota i za głupotę się płaci. Nie osiągając sukcesów, to co powiedziałem, być może inne wzorce, inni ludzie dookoła w szatni, którzy wtedy siedzieli z tymi młodymi zawodnikami, którzy pokazywali, co nie trzeba robić. Dzisiaj coraz więcej świadomych ludzi jest w polskich klubach. Ta młodzież ma
jest innym pokoleniem, które patrzy na zupełnie inne rzeczy, które ci zawodnicy robią. Czyli nie różni się tylko tym, jak powiedziałeś przed wejściem na antenę, że myśmy nosili skarpetki, a oni noszą stópki, tylko też i psychika jest zupełnie inna. Jest inna. Świat jest bardziej otwarty dla nas. Ci młodzi zawodnicy dzisiaj też mają więcej możliwości samodoskonalenia, inwestycji w siebie. Jeżeli tylko mają chęci, to mogą zrobić wszystko. Jest wielu trenerów przygotowania fizycznego, którzy dbają o rozwój fizyczny. Jest wielu trenerów, którzy dbają także o głowę, wielu doradców odpowiednio kierujących ich karierą finansową. Są trenerzy od taktyki. Kiedyś w sztabach były 2-3 osoby. Dzisiaj te sztaby są bardziej rozbudowane i to na pewno wpływa pozytywnie na rozwój tego młodego zawodnika, także... Ale czyli nie masz takiego trudnego przypadku, jak na przykład był Kamil Grosicki w Legii, którego jako trener już młody prowadziłeś i zdarzało ci się go wyciągać z rozmaitych miejsc, nawet o 3 nad ranem. Wiadomo, że praca w klubie, a w reprezentacji jest zupełnie inna. Też praca drugiego trenera, praca pierwszego też jest zupełnie inna. Dzisiaj odpowiadam za zarządzanie grupą ludzi, zarówno w sztabie, jak czyli, i... Czyli masz takiego swojego ówczesnego magica? Mam takiego... Kto odpowiada za... Paweł Kozub jest odpowiedzialny za to, aby z tymi zawodnikami mieć taki bliższy, można powiedzieć, kontakt. Nie chodzili po 23 na pizzę i o 3 do kasyna, jak to było w przypadku Grosika. To tego... No nie ma to, co powiedziałem, a czasami pizzę też można zjeść, no nie róbmy tutaj nie wiadomo jak wielkiego halo, że ktoś zje pizzę, czy napije się Coca-Coli, bo wszystko jest dla ludzi, oj, podpadasz swojemu przełożonemu z PZPN-u, Stefan Majewski nie dopuszczał takich rozwiązań. Trzeba wiedzieć kiedy, gdzie i na wszystko jest czas, natomiast dla mnie kozakami oni mają być przede wszystkim na boisku. I to jest najważniejsze, aby wyjść i nie bać się. Ja wielu miałem takich zawodników, że gadali, co to nie oni przed meczem, a po meczu, a w trakcie meczu nie pokazywali tego, co powinni. Ale ja nie bez kozery poruszyłem ten temat Kamila Grosickiego, bo to jednak jest kozak na boisku, a miał sporo zakrętów, brał po drodze. Domyślam się, że do dzisiaj macie kontakt, mimo tego, że nie zawsze wasze relacje były przyjemne, jak go wyciągałeś na przykład z kasyna o 3. Znaczy przyjemne relacje nasze nie były w kontekście wychowawczym na pewno. Ja za to odpowiadałem i to był mój zawodnik, którego... Miałeś informatorów. Miałem dużo i do dzisiaj mam. Mamy, wszystkie lokale masz obstawione. Mamy kontakt, czy mieliśmy, mamy kontakt z Kamilem, on to docenia. Ja się cieszę, że jest dzisiaj w tym miejscu. Pamiętam z nim rozmowy, też wizualizowaliśmy sobie, że za ileś tam lat, żeby grać w pierwszej reprezentacji. On gra, był na Mistrzostwach Świata, też byłem akurat w Rosji z drużyną, blisko drużyny, także tam często o tym rozmawialiśmy. Był kapitanem zespołu pierwszej reprezentacji w meczu, nie pamiętam z kim, ale w ubiegłym roku. Także no, pokazuje to, że swoim uporem, zaangażowaniem, swoją determinacją, bo determinacja w sporcie jest ważna, no, doszedł i gra na bardzo wysokim poziomie, z czego się cieszę, chociaż wtedy był oczywiście dla niego duży zakręt. A co, wtedy go odholowywałeś do siebie do domu na rozmowy wychowawcze? Zdarzało się, że... Nawet o 3 nad ranem? Nie, o 3 nad ranem chyba nigdy nie było takiej sytuacji, żeby gdziekolwiek go, skądkolwiek wyciągać. Takich opcji nie pamiętam, nie przypominam sobie. Nieco wcześniej albo nieco później, tak? Nie, na pewno nie później. Rozumiem, że dzisiaj to jest kwestia historii. Ta drużyna ma... Problemem jest bardziej to, że nie grają odpowiedniej liczby minut, nie rozgrywają w klubach, a w związku z tym rozumiem, że jakby bardzo ważnym człowiekiem w twoim sztabie jest trener przygotowania motorycznego, bo domyślam się, że bazujecie na pracy domowej, którą on zadaje chłopakom. Jest ważny. Każdy członek sztabu jest ważny, bo mamy trenerów, którzy także analizują grę tych chłopaków, mają z nimi kontakt. Natomiast... Ale ci mają pracę, jeżeli oni nie grają, to nie można analizować. Oczywiście. Znaczy grają, ci co grają są analizowani, ci co nie grają też jeździmy na treningi, obserwujemy. Rola trenera przygotowania motorycznego na takim... Sebastian Krzepota. Na takim turnieju też jest ograniczona. Tutaj my nie budujemy bazy jako sztab, bo tą bazę zawodnicy budują w klubach. Nie da się przez 2 dni czegokolwiek zrobić pod względem szybkości, w sensie zbudowania czy wytrzymałości. Oni pracują w klubach, co byli teraz na obozach. Są niektórzy na obozach, grają sparingi. Także przygotowują się ze swoimi drużynami. Trener przygotowania motorycznego jest w kontakcie z trenerami klubowymi, rozmawiają.
cały czas na ten temat. Dostajemy też raporty GPS-ów, jeżeli taki raport jest w danym klubie, po to, aby wiedzieć, w jakiej intensywności zawodnik się porusza. Trener przygotowania przede wszystkim też buduje świadomość w kontekście tego. A nie daje dodatkowych zajęć, jeżeli przeczyta te raporty? Rozmawia z trenerem klubowym. Nie może być tak, że coś robimy nie wiedzą dla klubu. No nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że prowadząc zespół klubowy, jakiś inny trener robi dodatkowe rzeczy, nie wiedząc, co robimy w klubie. Tutaj nasza rola jest przede wszystkim taka, aby komunikować się z trenerami klubowymi. To jest najistotniejsze. A to ciekawe podejście, bo pamiętam, że selekcjonerzy jakby wysyłali swoich preparatory fizyko do klubów, rozmawiali, ale oczywiście jakieś tam zadania dodatkowe też były. Ja też wysyłam Sebastiana, Sebastian jeździ, ale jest to na zasadzie takiej, że siada trener z trenerem, rozmawiają, potem biorą zawodnika i rozmawiają z zawodnikiem, co należy zrobić. To nie jest tak, że robimy coś po kryjomu, no bo to jest niepoważne, no nie można takich rzeczy robić. Jest kontakt, mamy świadomość tego, ale i tak największa świadomość jest u zawodników, którzy muszą być dobrze przygotowani, to co powiedziałem, pod względem fizycznym. Jeżeli nie będziemy dobrze biegać na takiej imprezie, no nie da rady dobrze grać. Trzeba szybko myśleć, szybko biegać i mocno pracować. Jesteś człowiekiem takim bardzo skrupulatnym, który bardzo starannie przygotowuje się do wszystkich meczów. Już wizualizowałeś sobie spotkania na Mistrzostwach Świata, mimo że jeszcze nie znasz przeciwników? No też służyły temu treningi na stadionie Widzewa przed meczami, które graliśmy we wrześniu i w październiku z Włochami i Czechami, aby zawodnicy poznali obiekt, szatnie, wszystkie rzeczy, które są bardzo ważne. Podzieliliśmy praktycznie całą przerwę 15-minutową na segmenty, żeby też zawodnicy wiedzieli, co w danej chwili będziemy robić, co mówić, kto będzie mówił, jak pokazywać. Sprawdzać teraz będziemy też łączność z ławką rezerwowych analityków, którzy będą na koronie stadionu, także to przygotowanie jest. Już z obecnością tych analityków rozumiem, nikt nie robi tajemnicy, bo jeszcze do niedawna, na przykład jak Piotr Stokowiec pracował w Zagłębiu Lubin, to tak po cichu jego wysłannicy na koronie stadionu stawali i była krótka operatywka w przerwie. Tak. Ja zawsze miałem trenera pracując w Legii Warszawa na koronie stadionu, który oglądał z góry, bo zupełnie inaczej widać z perspektywy ławki boiska niż to, co jest na górze. Nie można w trakcie meczu. Drona, tak, puścić nie można. W ogóle uważam, że powinno być zezwolenie na to, aby była jedna kamera taktyczna do wykorzystania w przerwie meczów ligowych, pierwszej ligi, drugiej ligi, jeżeli taki trener będzie chciał skorzystać z tego, bo to przede wszystkim rozwinie trenerów, rozwinie zawodników, będziemy lepiej grać, a nie na zasadzie takiej, że czy jakieś tam kiedyś trzeba było pisać zgody, czy X klub wyrazi na to, aby trener analityk był na koronie stadionu, a potem wszedł w przerwie do szatni. Także to już w tej chwili jest jak najbardziej do realizacji. Jacek, tak szczerze, dostałeś uzdolnioną generację do poprowadzenia w finałach Mistrzostw Świata? Znaczy to też jest trudno powiedzieć, bo nie graliśmy na Mistrzostwach Świata, nie graliśmy z drużynami ze świata, graliśmy z drużynami europejskimi, ale z rocznikami starszymi jeszcze. Celowo graliśmy z tymi starszymi rocznikami po to, aby ta intensywność gry była na dużo wyższym poziomie niż grając z rówieśnikami. Było się bez wstydu, ale kilka wyników się zdarzyło. Ale mnie to nie interesowało w kontekście, to była nauka, to była praca, pokazanie tego. Dwa razy po 0-3, raz 1-4? Nie, raz przegraliśmy 3-0 z Włochami, raz 4-1 w Holandii. 2-0 w Portugalii, wygraliśmy z Czechami 3-0, wygraliśmy z Ukrainą 2-1 i ze Szwajcarią 0-1. Te mecze służyły czegokolwiek innemu, przede wszystkim selekcji, przede wszystkim gry i zebranie jak najwięcej informacji o zawodnikach. To co powiedziałem, szukaliśmy rozwiązań, ja nie mogę się pomylić w powołaniach na Mistrzostwa Świata, to co powiedziałem, to też jest turniej, gdzie ważne jest to, jak zawodnik reaguje. Tutaj nie ma prawa na to, że jak ktoś nie wyjdzie po podstawowym składzie, się dąsa, pokazuje wszystkim mową ciała, że jest niezadowolony, bo polegniemy. Patrzymy na wszystkie drużyny, widzimy, jaka jest reakcja po strzelonym golu, jakie jest wsparcie zawodnika jeden drugiego. Być może dojdzie do sytuacji takiej, że dla dobra drużyny, dla dobra wyniku trzeba będzie kogoś zmienić w 15 minucie. I to też jest naturalne na takim turnieju, żeby sobie z tym poradzić. Liczy się drużyna, nie ego indywidualne zawodnika, tylko zespół. Oni są na początku swojej drogi. Te turnieje U20
Też byłeś i w Anglii na Mistrzostwach Europy i byłeś w Chile na Mistrzostwach Ameryki Południowej. Byłem w Chile na Mistrzostwach Ameryki Południowej, widziałem, jak to wszystko funkcjonuje. To jest też tak, że uciekł mi wątek, widzisz, ale może wrócę do tego. Nie może być. Zmierzamy do tego, żeby czy jak w tym zestawieniu, jak na tle tych przeciwników oceniasz generację, którą dostajesz do dyspozycji? Ocenimy po Mistrzostwach Świata. Na pewno to jest tak, że U20, już wiem jaki wątek miał być, U20 to jest tak, że możesz wybrać praktycznie z dwóch roczników, trzech, może jednego z tego 2001, ale głównym rocznikiem jest 1999, wspomagającym jest 2000, najwybitniejsze jednostki trafią do tej drużyny. Pod względem fizycznym już trudno jest wkomponować zawodnika z rocznika 2001. Na Mistrzostwach Europy U21, gdzie pojedzie zespół trenera Michniewicza, Czesław może wybrać z czterech roczników i to nie odbije się fizycznie na żadnym z nich, bo jest 9-6, 9-7, 9-8, 9-9. Walukiewicz dzisiaj grając w Ekstraklasie też jest tym piątym rocznikiem, który dałby sobie spokojnie radę, ale to co powiedziałem, on zostaje u nas i ten wybór jest na pewno ograniczony, ale to ma każdy. Inaczej też dojrzewają zawodnicy z Ameryki Południowej, bo widziałem na własne oczy. Ale chyba też z południowych krajów Europy też. Też, to samo, szybciej, więcej słońca. My mamy słońce przez 6 miesięcy, tam jest 12 miesięcy w roku. Cały czas grają, szybciej dojrzewają, więcej jest witaminy D. My musimy tabletki brać, żeby mieć witaminę D, a oni wyjdą na słońce, posiedzą trochę i mają tak na co dzień. Także to są bardzo ważne rzeczy, które wpływają później. Rozumiem. Nie chcesz jednoznacznie na to pytanie odpowiadać? Nie chcę, no bo tego nie wiemy. To się rozumiem. Zobaczymy. To zapytam inaczej. A jakie są cele? Celem jest rozegranie czwartego meczu w tym turnieju? Czyli wyjście z grupy? Najlepsza drużyna na Mistrzostwach Świata zagra 7 meczów. To wiemy. Siódmy mecz to finał, mecz o trzecie miejsce i tak sobie niżej schodzimy. Formuła jest taka jak podczas Euro we Francji, czyli po dwie najlepsze drużyny wychodzą z grupy i cztery najlepsze z sześciu trzecich miejsc. Tak jest. Oczywiście celem jest jak najlepsza gra, jak najlepszy wynik. Na dzisiaj nie postawiliśmy sobie żadnego celu konkretnego, to co powiedziałem, przede wszystkim nie wiedząc z kim gramy, ale to też nie ma znaczenia, bo na pewno wyjście z grupy to jest podstawa, do którego będziemy dążyć. Pytam tak świadomie, bo podpytywałem w PZPN-ie chociażby Macieja Sawickiego, na którego się powoływałeś, na rozmowy, z którym się powoływałeś i tak jakby bez żadnego zawahania powiedział, tak, ten czwarty mecz jest naszym celem. No moim celem jest nie czwarty, no dalej jest. Żeby cele to sobie można stawiać, ale najważniejsze jest działanie, a nie cele. Bo wielu ludzi sobie stawia cele, ale nie realizuje tego przez brak działania, bo im się nie chce. Ja jestem zdania takiego, że cele sobie stawiamy, pracujemy i zrobimy wszystko, żeby ta drużyna się godnie zaprezentowała na Mistrzostwach Świata. To co mówiłem, 24 lutego losowanie, wiemy z kim będziemy grać. I 23 maja otwieracie. Otwieramy, tak, 20:30 z tego co pamiętam jest mecz na stadionie Widzewa, gorąco zapraszam, chciałbym, żeby to była atmosfera taka jak na meczach, na przykład Widzewa teraz. Barwy się będą zgadzały. Także liczymy na wsparcie. Jacek, i tak zupełnie na koniec, ale chciałbym, żebyś odpowiedział najbardziej szczerze jak możesz. Dla ciebie to jest szansa jako trenera, który już i zasmakował nie tylko naszej Ekstraklasy, ale i Ligi Mistrzów, ten młodzieżowy mundial, czy przez to, że to jest w dużym aspekcie randka w ciemno, to może być ostry zakręt? Nie, w ogóle nie podchodzę do tego, że to może być ostry zakręt i tutaj no, ani przez sekundę mi do głowy to nie przyszło, niezależnie od tego, co się wydarzy w maju, w czerwcu. Dla mnie to jest misja. A to ważne, co powiedziałeś, że w maju, w czerwcu, bo faza grupowa kończy się 31 maja. Czyli zakładasz, że w czerwcu dalej będziesz grał? Oczywiście, tak zakładamy i przygotowujemy się do tego w Polskim Związku Piłki Nożnej pod względem logistyki, no bo to wiadomo, że trzeba. Inaczej się przygotowuje drużynę na 3 mecze, inaczej na 4, inaczej na 5, inaczej na 6, inaczej na 7. Także mamy te wszystkie warianty rozpisane. Krok po kroku będziemy to realizować, natomiast to jest turniej, gdzie się często te plany no, zmienia albo
albo dodaję. W żadnym wypadku zakręt, to już, broń Boże, doświadczenie, to jest wielka sprawa prowadzić reprezentację Polski podczas takiego kolejny krok turnieju, kolejny, w kierunku pierwszej reprezentacji. Kolejny krok do rozwoju. Prowadziłem drużynę w tamtym roku, ja byłem, nie w tamtym, w 2016 roku, 17, można powiedzieć, że byłem trenerem, który zadebiutował najpierw w Pucharze Polski, bo tak było, w Zagłębie Sosnowiec grało z Legionowią na wyjeździe. Potem dopiero zadebiutowałem w pierwszej lidze jako trener Zagłębia, potem zadebiutowałem w Lidze Mistrzów jako trener Legii, i dopiero później zadebiutowałem w Ekstraklasie i na koniec zadebiutowałem w Lidze Europy. A chyba w tamtym roku kalendarzowym jeszcze obserwowałeś jakiś mecz Piast? W czwartej lidze, Piastu Czempy, Motor Lublin. To był taki czas i gdyby wtedy podczas tego meczu, jak Tomkowi, Złomańczukowi, Grześkowi, Komorowi, trenerom Motoru Lublin, w przerwie mówiłem jakieś tam wskazówki, uwagi, co widzę, powiedziałby mi ktoś, że za pół roku będziesz siedział na Santiago Bernabeu i prowadził drużynę w Lidze Mistrzów, no to bym popukał się w czoło i uważają wtedy to za nierealne. Natomiast w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tak zawsze do tego podchodziłem i podchodzę. I tu się nic nie zmieni, niezależnie od tego, co będzie dalej. 42 lata dzisiaj mam, przede mną jeszcze dużo różnych wyzwań, które będę starał się realizować. Oczywiście będziemy trzymali kciuki. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przedstawiać nie trzeba, ale przypomnę, gościem był Jacek Magiera, trener, selekcjoner reprezentacji U20, dla którego ten turniej, będziemy trzymali kciuki, ma być tylko etapem do tego, żeby kiedyś poprowadzić pierwszą reprezentację. Czego oczywiście ja życzę. No to ja tego nie powiedziałem, także proszę mówić za siebie. Ale ja zawsze mówię za siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.